będzie krótka pieśń o pragnieniach mojego serca. Tak pragnę Tobie ufać, Tobie ufać, Panie, we wszystkim. Za Tobą podążać, za Tobą podążać, Panie, do końca. Ciebie kochać, Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty, godzien zaufania, święty, życia drogowskazem, święty, Ty pierwszy pokochałeś mnie. Tak pragnę Tobie oddać, Tobie oddać, Panie, wszystko. Z Tobą rozmawiać, z Tobą rozmawiać, Panie, nieustannie. Ciebie kochać, Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty, co dzień błogosławisz. Święty, słyszysz me wołanie, jesteś święty. To będzie krótka pieśń o pragnieniach mojego serca. Tak pragnę Tobie ufać, Tobie ufać, Panie, we wszystkim. Za Tobą podążać, za Tobą podążać, Panie, do końca. Ciebie kochać, Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty, godzien zaufania, święty, życia drogowskazem, święty, Ty pierwszy pokochałeś mnie. Tak pragnę Tobie oddać, Tobie oddać, Panie, wszystko. Z Tobą rozmawiać, z Tobą rozmawiać, Panie, nieustannie. Ciebie kochać,
Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty. Co dzień błogosławisz, święty. Słyszysz me wołanie, jesteś święty. Ty pierwszy pokochałeś mnie. Pokochałeś mnie. Pokochałeś. Podnosisz zgnębionych, skrzywdzonym pomagasz, jak u orła nasze siły odnawiasz. W Tobie, Panie, nadzieję mamy. Ty pragniesz nasycić nas swoim pokarmem, Panie. Święte Twe imię, ogłaszamy.
wywyższamy święte Twe imię, ogłaszamy Twoją chwałę, Twój majestat, potęgę i moc. Amen. Dziękujemy bardzo. To będzie krótka pieśń o pragnieniach mojego serca. Tak pragnę Tobie ufać, Tobie ufać, Panie, we wszystkim. Za Tobą podążać, za Tobą podążać, Panie, do końca. Ciebie kochać, Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty, godzien zaufania, święty, życia drogowskazem, święty, Ty pierwszy pokochałeś mnie. Tak pragnę Tobie oddać, Tobie oddać, Panie, wszystko. Z Tobą rozmawiać, z Tobą rozmawiać, Panie, nieustannie. Ciebie kochać, Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty, co dzień błogosławisz. Święty, słyszysz me wołanie, jesteś święty, Ty pierwszy pokochałeś mnie. Pokochałeś mnie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, pragniemy co dzień błogosławić Ciebie. Królu nasz, Tyś pełen łaski Bóg, nad nami wznosi się majestat Twój, Panie nasz. Jesteś święty, a królestwo Twoje na wieki trwa.
dziełem Twym jest. Podnosisz zgnębionych, skrzywdzonym pomagasz, jak u orła nasze siły odnawiasz. W Tobie, Panie, nadzieję mamy. Ty pragniesz nasycić nas swoim pokarmem, Panie nasz. Jesteś święty, a wierność Twoja na wieki trwa, Boże nasz. Jesteś wielki, sprawiedliwość Twoja nad wszelkim dziełem Twym jest. Święte Twe imię ogłaszamy, Twoją chwałę, Twój majestat, potęgę i moc. Uwielbiamy Ciebie, Panie, wywyższamy święte Twe imię. Ogłaszamy Twoją chwałę, Twój majestat, potęgę i moc. Uwielbiamy Ciebie, Panie, wywyższamy święte Twe imię, ogłaszamy Twoją chwałę, Twój majestat, potęgę i moc. Amen. Dziękujemy bardzo. To będzie krótka pieśń o pragnieniach mojego serca. Tak pragnę Tobie ufać, Tobie ufać, Panie, we wszystkim. Za Tobą podążać, za Tobą podążać, Panie, do końca. Ciebie kochać, Ciebie kochać, Panie, bo jesteś święty. Witajcie, kochani, zgromadzeni tu w kaplicy i tam przed nośnikami dźwięku i obrazu. A witam Was
w najcenniejszym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chciałbym króciutko się pomodlić, potem fragment psalmu i przywitanie. Panie Jezu, ponieważ bez Ciebie nic nie chcemy zrobić, bo jak powiedziałeś, nie możemy nic bez Ciebie, Ty nas prowadź, Ty wylej na nas Twojego Ducha, tak żebyśmy byli świadectwem miłości do Ciebie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek będą tego słuchali bądź oglądali. Niech to będzie czas, w którym my, jako Kościół, który do Ciebie należy, wykupiony Twoją świętą krwią, oddamy chwały Twojemu Ojcu, a naszemu Panu i Bogu. Dziękuję Ci. Amen. Kochani, na dzisiaj mam psalm 37, fragmenty wybrane. Nie zdawałem sobie sprawy, że będzie to w dniu, w którym będzie akurat ten aceranek, który dzisiaj, myślę, że wielu z nas miało możliwość odsłuchać. No ale Boża zbieżność, Boży porządek jest niepodważalny, więc nie dziwi mnie to. Miałem możliwość odtworzyć tekst tego aceranka bliskiej mojemu sercu osobie. No i mina z każdą minutą, wyraz twarzy, to i na mnie robił wrażenie. Kiedy usłyszy się prawdę tak niepodważalną, jak prawda, którą jest Chrystus. Chwała Bogu, że zechciał się pochylić nad nami i wysłuchał modlitwy swoich dzieci, dając jeszcze czas na opamiętanie się dla wielu, którzy poszli za kłamstwem minionych 2 lat. Cieszy mnie to, że wypełniają się słowa z psalmu 37. Nie unoś się gniewem na niegodziwych, nie zazdrość czyniącym bezprawie, bo uschną tak szybko jak trawa, zwiędną jak kępki świeżej zieleni. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni się pragnienie Twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie. Nie złość się na tego, któremu się udaje, na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. I kolejne. Bezbożny knuje zło przeciw sprawiedliwemu, zgrzyta na niego zębami. Pan jednak śmieje się z niego. On widzi, że nadchodzi jego kres. Bezbożni dobyli miecza, napięli swój łuk, gotowi są powalić ubogich oraz biednych, wymordować postępujących uczciwie. Ale ten miecz przeszyje ich własne serca. Ich własne łuki zostaną złamane. Lepsza odrobina u sprawiedliwego niż obfitość u wielu bezbożnych, bo możliwości bezbożnych będą ukrócone. Pan natomiast wesprze sprawiedliwych. Pan zatroszczy się o dni nienagannych. Ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W trudnych czasach nie spotka ich wstyd. W dniach głodu będą nasyceni. Gdyż bezbożni wyginą, a wrogowie Pana, jak trawa na pastwiskach, pójdą z dymem. I to myślę w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy widzieli wokół nas. Kiedy ludzie, którzy chcieli nas zniewolić kłamstwem, wyniszczyć trucizną, będą się przebierali z czarnych sukienek w więzienne pasiaczki i wiele jeszcze ciekawych rzeczy możemy zobaczyć. A teraz w radości, którą daje Pan Jezus, przywitajmy się z braćmi i siostrami. Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje.
jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie. Jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, królów król. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie. Jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie. Jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, królów król. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Dalsze punkty, bo trochę tego mamy. Bóg w swojej miłości przygotował nam obfity czas. Chciałem spytać, czy są jakieś świadectwa? Bo jeśli nie ma, to ja mam przygotowane przez Pana Jezusa. Miałem dzisiaj przyjemność rozmawiać z Ulą. To jest siostra Mirka, który uległ wypadkowi w sobotę. Mam upoważnienie od niej, że mogę się podzielić bardziej szczegółowo tą sytuacją. Modliliśmy się o niego. Stan jego ciała jest krytyczny. To jest. On został przygnieciony tym ciągnikiem. W górach, tam w Brennej mają takie gospodarstwo. I kiedy wezwano pogotowie, to okazało się, że helikopter nie ma gdzie wylądować i lekarz wyskoczył z tego śmigłowca, żeby go ratować, Mirka. Także to jest takie świadectwo, że są jeszcze lekarze, którzy mają serce i chcą pomimo wszystko ratować pacjenta. Także dzięki Bogu za takich lekarzy. A jeśli chodzi o... Bo spytałem, o co mamy się, jak mamy się modlić, o co się mamy modlić. I Ula mówi tak, wiesz co, mieszkałam przez ostatnie kilka miesięcy z Mirkiem w jednym domu, bo to jest rodzeństwo, Ula jest jego siostrą. Mówi, wiesz co, on już tak cierpiał, bo Mirek miał problemy z chodzeniem i to takie poważne. Ja go tak, nie rozmawiałem z nim za wiele. Byliśmy na jednej takiej grupie środowej na społeczności i postrzegałem go zawsze jako człowieka, który w takiej ogromnej cichości, pokorze znosił cierpienie. I oboje stwierdziliśmy, że to już chyba jest czas, kiedy on ma odpocząć od tego ciała.
Więc oni proszą jako rodzina o modlitwę, o to, aby Bóg wykonał swoją wolę, wiadomo, że to się stanie względem Mirka, ale żeby oni jako rodzina potrzebują takiego Bożego pokoju, żeby nie było tych myśli, że mógł ktoś z nich coś zrobić, żeby się to nie wydarzyło, nie? Bo to ich dotyka. Że ta trauma jakoś... I teraz chcę powiedzieć wszystkim, którzy mają jeszcze dużo czasu na to, żeby pojednać się z Bogiem. Mirek przyjechał w sobotę po pracy, przegadał coś z Ulą i pojechał tam na to ich gospodarstwo. I tyle się widzieli. To były ostatnie słowa, jakie zamieniali wspólnie. Tak? Więc to jest chwila, kochani. I to życie się zakończy, a już na pewno w takiej formie, w jakiej nam się wydaje, że zawsze będziemy sprawni, zdrowi. Nic podobnego, to tylko nam się wydaje. Takie sytuacje są po to, aby zrozumieć, jak ulotne jest zdrowie, jak kruche jest ludzkie ciało i jak nieprzewidywalne są wypadki, które na nas po prostu przychodzą, nie? Niezależnie od nas. Nie jesteśmy w stanie się przed tym uchronić. Mówię to po to, aby to cierpienie Mirka i ten wypadek posłużyło być może ku upamiętaniu kogoś, kto kiedykolwiek będzie tego słuchał, bo Bóg jest Bogiem, który nigdy nie zmarnuje cierpienia Jego dzieci. Więc dlatego mówię to dla tych, którzy jeszcze nie znają Boga, którzy się zastanawiają, czy warto, albo może w swojej głupocie myślą, że mają na to wiele czasu. Nie. Nie masz czasu. Nie wiesz, czy za godzinę, czy za minutę będziesz jeszcze słuchał tego. Bo może ci się stać coś złego. Twoje ciało odmówi posłuszeństwa i już cię tu nie będzie. I co wtedy? Gdzie spędzisz wieczność? Kochani, to nie są żarty. Teraz mamy czas na słowo wstępne, a po nim czas na modlitwę śpiewaną, a pomiędzy śpiewem również modlitwy i to też w poważnych kwestiach. Dziękuję. Chwała Bogu. Witam was, siostry i bracia w Chrystusie, tu w kaplicy i tam przed odbiornikami. Chciałem się pomodlić. Kochany Zbawicielu Jezu Chryste, Ty umarłeś za mnie, płacąc za mój grzech swoją świętą krwią. Podarowałeś mi życie wieczne. Przez wiarę przyjmuję ten dar i uznaję Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Amen. Na początek chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Piotra z rozdziału 3, wiersze od 13 do 16. Któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? A choćbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie wasze życie, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali.
Kiedy zastanawiałem się, jak zacząć dzisiejsze rozważanie, pod tytułem Jestem gotowy do służby, to przypomniałem sobie kazanie Jurka pod tytułem O człowieku, który wyszedł z cienia. Jurek podał kilka przykładów z Pisma Świętego. Między innymi to, kiedy Bóg chciał użyć Mojżesza do wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. To jak się Mojżesz tłumaczył przed Bogiem, przeczytajmy z drugiej księgi Mojżeszowej z wydania z Biblii Warszawskiej, z 4 rozdziału, wiersze od 10 do 17. A Mojżesz rzekł do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: Kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł: Proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Arona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje. A gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. A ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Ten fragment Słowa Bożego mówi nam, że Mojżesz nie chciał wykonać zadania, jakie Bóg mu powierzył. I tłumaczył się przed Bogiem, że nie jest mężem wymownym, nie był nim dawniej, ani nie jest nim teraz. A co Bóg powiedział do niego? Idź, ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale Mojżesz w dalszym ciągu tłumaczył się przed Bogiem i mówił: Proszę, Panie, poślij kogoś innego. Co mogę w tej sytuacji powiedzieć? Jeżeli oddałem swoje życie Jezusowi, wierzę, że On jest Synem Boga Żywego, narodziłem się na nowo i chcę Mu służyć w pokorze i w uniżeniu, nic w zamian nie oczekując, to nie mogę Mu powiedzieć: Panie, ja się nie nadaję do służby. W tej sytuacji wierzę, że to, co Bóg powiedział Mojżeszowi, mówi i do mnie. Ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Jeżeli się na nowo narodziłem, to dążę do tego, aby we mnie było jak najmniej mnie samego, a jak najwięcej Jezusa. Chcę każdego dnia wzrastać w tej ufności, abym kiedyś mógł powiedzieć słowami apostoła Pawła: już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus.
Wszystko, co robię, jest z Jego woli, a nie z mojej mądrości, która jest dla mnie z głową. Także w Nowym Testamencie możemy przeczytać na temat służby. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza napomina Tymoteusza do gorliwości i wytrwania wierzy. Przeczytamy fragmentu z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z pierwszego rozdziału i z drugiego rozdziału. Przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk swoich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha mocy i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje się do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Weźmy jeszcze inny przykład, taki z życia wzięty. Jeżeli mamy na przykład jakąś drużynę sportową, powiedzmy piłki nożnej, to składa się ona ze składu podstawowego i zawodników rezerwowych oraz trenera. Każdy z zawodników rezerwowych ma takie pragnienie, żeby zagrać w tej pierwszej drużynie. Jeżeli jednak dłuższy czas nie jest wystawiony do gry, to można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że po prostu grzeje ławę. Trener na jego miejsce może powołać innego zawodnika, a jego odsunąć od zespołu. Tak samo jest i w Kościele, czyli w tej Bożej drużynie. Jeżeli Bóg powołuje cię do służby, to nie możesz mu powiedzieć: Panie, ja się nie nadaję. Bo na twoje miejsce Bóg może powołać kogoś innego, kto będzie lepiej się nadawał do służby, a ciebie odsunie na bok. Czy tego chcemy? Rozważmy to w swoich sercach. Jeszcze na zakończenie chciałem przeczytać fragment z pierwszego listu świętego Piotra, czwartego rozdziału, 10-11 wiersz. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.
Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Przed nami czas modlitwy śpiewanej. Zaśpiewamy dwie kolejne pieśni i po nich będę miał przywilej z wami pomodlić się o trzy osoby, w zasadzie o trzy rodziny, bo to jest nieuniknione, że jeśli cierpi jedna osoba w rodzinie, to zasmuceni są i pozostali członkowie tej rodziny. A teraz czas na pieśni. Szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże
Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Tylko Tobą szczycę się. Tylko Tobą szczycę się. Kochani, to Bóg udziela nam łaskę przez to, że możemy śpiewać Jemu na chwałę. Kochani, teraz pomodlimy się o tych, którzy potrzebują właśnie tego podniesienia ze słabości, tego Bożego dotyku. Bogdan, mąż Laury, jest w tej chwili w szpitalu na obserwacji, ma jakieś kłopoty sercowe i to takie na tyle poważne, że wymagało to obecności w szpitalu. Laura prosi nas jako braci, jako siostry, jako Kościół o Bożą przychylność przez nasze modlitwy, o naszą troskę o nich. Kolejną osobą jest kuzyn naszej Anetki, mój imiennik, który jutro będzie miał bardzo, bardzo poważny zabieg na sercu, łącznie z tym, że jego serce będzie odłączone od jego organizmu. Nie jest to człowiek pojednany z Panem, więc być może to doświadczenie ma skruszyć jego poczucie własnej siły. My nie wiemy, dlaczego Bóg pewne doświadczenia dopuszcza. Wiemy jako Jego dzieci, jakie owoce Bóg z tego zsyła i jak to potem procentuje w naszych relacjach z Bogiem.
a trzecia osoba, no to Mirek, jego rodzina. Względem Mirka o Bożą wolę. Szczerze mówiąc, gdyby mnie się cośkolwiek stało, to bym tylko chciał, żeby się modlono o to, aby Bóg przydał mi wiary i żebym mógł być świadectwem dla innych i jak najszybciej był z Nim. No, taka jest moja osobista, moje odczucia i moja prośba w razie czego na przyszłość. Ojcze, Ty możesz wszystko. Dałeś nam tutaj Bogdana jako dar od Ciebie, jako błogosławieństwo. My Cię prosimy, Ojcze, z pewnością tego, że Ty dotkniesz się serca Bogdana, Ty go uzdrowisz. Ojcze, Ty wiesz, czemu to ma posłużyć. Ja wiem, że Bogdan ufa Tobie. Słyszałem to od niego, widziałem pewne sytuacje i cieszę się tym, że razem możemy teraz stanąć jako Twoje dzieci, aby Cię wielbić w oczekiwaniu na Twój dotyk, na Twoje uzdrowienie. Prosimy Cię, abyś teraz pokrzepił Bogdana, abyś zesłał pokój w to duchowe jego serce, Panie. Bądź w tym uwielbiony, Ojcze, bo nie ma uzdrowień, które nie mają sprawić Tobie chwały. Prosimy Cię też o Marcina. Ojcze, nikt poza Tobą nie może sprawić, że ta operacja jutro się powiedzie. Nikt poza Tobą, Bogiem, który stworzył jego ciało, który ukształtował każdą najmniejszą komórkę jego organizmu. Tylko Ty wiesz, co tam niedomaga, co jest przyczyną, Ojcze, i jak to uzdrowić. Chciałbym Cię też prosić o to, aby kiedy już to serce fizyczne będzie uzdrowione Twoją ręką, Ojcze, poprzez lekarzy, poprzez to poznanie, które dałeś lekarzom i medycynie, które również pochodzi od Ciebie, abyś mu dał nowe serce duchowe. Serce, które będzie należało do Ciebie i w którym będzie tylko miłość przez Chrystusa do Ciebie, w którym zamieszka Duch Święty, którego Ty ześlesz na Niego. Aby Marcin stał się naszym bratem w majestacie imienia Jezus. A też Cię proszę o Mirka, o Twoją wolę dla niego. Ojcze, dziękuję Ci, że o niego możemy się modlić. Dziękuję Ci, że Ula z taką pokorą przed Tobą uznała, że to mogę tu powiedzieć jako świadectwo ku przestrodze tym, którzy jeszcze nie oddali Tobie życia. Błogosławię Ulę, wszystkich bliskich Mirka, daj im pokój, aby diabeł nie miał prawa tam z żadnym oskarżeniem znaleźć choćby najmniejszej szczeliny, w którą mógłby się wcisnąć. Panie, Ty się uwielbiaj nadal w życiu tej rodziny. Przebudzaj tych, którym to ma posłużyć. Może i tam w tej rodzinie są ludzie, którzy nie narodzili się jeszcze na nowo, a od lat są przekonani, że wierzą Tobie. Ty wiesz, czemu to ma posłużyć. Dziękuję, że nie pozwolisz, aby to było zmarnowane cierpienie. Chwała Ci w tym. Amen. Śpiewamy kolejną pieśń.
jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz, wywyższamy. Pani, dobrze nam tu być, ale do naszego kościoła należą też ludzie, którzy chcieliby tu dzisiaj być, a z różnych powodów nie mogą. Czy to są w pracy, czy też dotyka ich jakaś choroba, może jakieś zdarzenie losowe, które stanęło im na drodze, aby być tu z nami i wspólnie wielbić ukochanego Ojca w niebie. Chciałbym też, żebyśmy zawołali o wszystkie dzieciaki, które są w szpitalach. Ojcze, ja Ci dziękuję za braci i siostry, którzy z różnych powodów nie mogą tu być dzisiaj z nami. Bądź, proszę, ich pocieszeniem, bądź im źródłem pokoju i takiego odpocznienia w Chrystusie. Aby oni czuli, że my ich błogosławimy, my ich kładziemy na Twoich ojcowskich dłoniach, aby oni odczuwali bliskość Twojej obecności, Twoją miłość, Ojcze, ciepło Twoich dłoni, tych dłoni, które nas ukształtowały. A też Cię proszę, Ojcze, o wszystkie dzieciaki w szpitalach, a jest ich tak dużo, o ich rodziców, którzy przytłoczeni chorobami swoich dzieci nie potrafią cieszyć się życiem, które dostali jako dar od Ciebie, Boże. Panie, jedynie Ty jesteś w stanie, Boże, wlać, Panie, w takich najczarniejszych okolicznościach pokój świata, Panie, nadzieję, Panie, poza Tobą płacz, ból, dotyka się, Panie, tych serc, Twoim podniesieniem, pocieszeniem, Panie. Prowadzisz mnie, Jezu. Prowadzisz.
do Ciebie kroczyć chcę. W miłości Twej i w mocy Twej uczyń każdy dzień. Uczyń każdy dzień. Jezus drogę zna, nawet gdy nadzieję. Z radością kroczę w nowy dzień, gdy On przy mnie jest, gdy On przy mnie jest. Kochani, chciałem podziękować każdej osobie, która modliła się o to dzisiejsze nabożeństwo. Chcę też podziękować wszystkim, którzy modlili się o naszą Martynę. Martyna jest w domu w tej chwili. Nawet byliśmy odwiedzić wspólnie Monikę naszą, która mieszka w Kielcach. Także dobry czas Bóg nam daje. Doświadczamy Jego obecności naprawdę i jako wyniku modlitw, które wiemy, że zanosicie za nas. Odczuwamy to i jako cała rodzina chcemy Wam, jako Kościołowi dziękować i wszystkim, którzy są spoza zboru naszego. Za każdą modlitwę dzięki. Bóg wysłuchuje i działa. No więc... Kolejna pieśń, ze świadomością, że śpiewamy dlatego, że Bóg udzielił nam łaski, a nie my Jemu robimy coś z łaski. Dzięki śmierci Twoje, Jezu, życie mam. Albo krzyża przybliżyłeś wieczną chwałę nam. W Twoich ranach uzdrowienie Twoje jest. Może smutku Twego wlało radość w serce. Opuszczony i skarcony dałeś Kościół nam. Ciężar, który Cię przygniatał, uwolnienie dał. Doświadczyłeś mroku, by światłości żył. Jak przestępca umierałeś, niosąc sprawiedliwość. Więc daję życie.
Kochani, z łaski i z miłości otrzymaliśmy od naszego Ojca w niebie tą ojczyznę ziemską tutaj. Zawołajmy teraz o Boży porządek, o Bożą wolę dla naszego narodu i dla tego kraju. Aby to, co przed nami, nie sprawiało choćby grama złych myśli w nas, żebyśmy nie mieli takiej pustej radości, kiedy nastanie czas wykonywania sprawiedliwości względem tych, którzy tak wiele krzywdy wyrządzili, czy to przez te trucizny w ostatnim czasie, przez próbę zniewolenia nas jako Polaków, aby nie było w nas gniewu, który nie podobałby się Bogu, abyśmy potrafili tam, gdzie Bóg zechce nas użyć, być też takimi Bożymi posłańcami wobec tych, którzy są po drugiej stronie tej barykady. Ojcze, tylko Ty wiesz, co będzie się działo. Ty zawsze w swojej miłości i mocy masz to ostatnie zdanie i wszystko zależy od Ciebie, od tego, jak Ty to poprowadzisz. Ja Ci dziękuję za to, że tak prawdziwe jest Twoje słowo, mówiące o tym, że miecz tych krzywdzicieli przeszyje ich samych. Panie, cieszę się tylko z tego, że będzie tutaj możliwość otworzyć z niejedną osobą Biblię i przeczytać, popatrz, jak Bóg jest prawdziwy, jak żywe jest to słowo. Nie ma we mnie złości, ale zobacz, z Bogiem nie ma żartów. Chciejmy tego używać mądrze. Twojego ratunku, Ojcze, abyś to Ty był w tym uwielbiony, aby nie było w nas nienawiści. Strzeż nas, proszę, przed wszelkim złem, przed wszelką złą myślą. I tak Ci dziękuję za to, że w swojej miłości zdecydowałeś jeszcze po raz kolejny pochylić się nad ludźmi, nad tymi, którzy Tobą pogardzają, Panie, bo to i dla nich będzie być może czas upamiętania, kiedy z pięknego garnituru i z pięknego gabinetu będzie trzeba przebrać się w drelich i patrzeć przez świat małym okienkiem zakratowanym. Niech to będzie czas pokuty przed Tobą, czas upamiętania, aby to nie było zmarnowane, ale aby było na Twoją chwałę, Ojcze. Aby wielu z tych krzywdzicieli upadło na kolana pod krzyżem Baranka, wyznało swoje grzechy, przeprosiło za to, co robiło innym, jak krzywdzili ludzi, nieświadomych często, tego, co stoi za tymi ludźmi. Dziękuję, że okazałeś nam tą miłość. Ja Ci dziękuję za to, że dałeś nam Kościół, pastorów, którzy prowadzili nas w prawdzie i ufności w Twoje słowo, Panie, w takim całkowitym zaufaniu Tobie i ochronili nas przed tym diabelskim kłamstwem. Bo gdyby nie oni, Ojcze, to przypuszczam, że poszedłbym z tym nurtem. To tylko Twoja łaska, że dałeś mi się narodzić na nowo i dałeś mi tu miejsce w tym Kościele. Dziękuję Ci za to, że prawda nigdy nie przeminie i Twój Kościół w Jezusie Chrystusie jest niepokonany. Dzięki Ci, Ojcze. Amen. Kochani, przed nami ostatnia pieśń na dzisiejszym nabożeństwie.
krzyżu, Pan. Przezwyciężył grzech i śmierć. Baranek królem jest. Najwyższy zajął tron. W pokorze chylę się. Z radością składam hołd. Amen. Jasiu, prosimy. Witajcie, kochani. Przytarabaniłem ze sobą takie pomoce tutaj naukowe. Mimo szczerych chęci czasami człowiek łatwiej ma coś narysować niż o czymś opowiedzieć. I to też, że tak powiem, wyraz zlitowania dla słuchaczy, żeby nie wygimnastykowali do końca swojego umysłu, żeby zobaczyli, co ten człowiek chce powiedzieć, a nie umie tego jakoś specjalnie wysłowić. Chciałbym się na początku pomodlić, bo przyznam szczerze, że karkołomne zadanie, karkołomne słowo, może tak powiedzieć, Pan Bóg położył mi na serce. Boże Wszechmocny, proszę Cię, Panie, abyś przez swojego ducha przemówił, Panie, teraz, abyś, Panie, obdarzył wszelką mądrością, aby to słowo też, Panie, było od Ciebie, Panie, aby nie było, Boże Wszechmocny, przez ludzkie ciało, Panie, zepsute, Panie, ale by to wszystko było w Twoim porządku i z Twojej mądrości. Amen. Od czego zacząć? Tak troszeczkę na wstępie powiem, że może się zdarzyć, że nie wszystko będzie zrozumiałe z tego, co powiem, a może wszystko. Tego nie wiem. I troszeczkę pochylę się nad słowami w tym temacie jestem gotowy do służby. Myślę, że zakazalnicy to jest dobre miejsce, żeby rozważać właśnie słowo, zastanawiać się. Nasze życie biegnie tak, że akurat tego nam bardzo brakuje i słowa już nie mają takiego znaczenia, bo wszystko, że tak powiem, się dewaluuje. Inflacja dotyka także i słów. Użyję też trochę tego, z czym część ludzi ma złe skojarzenia. Nie lubi tego, a mianowicie matematyki troszeczkę. Okazuje się, że Bóg jest Bogiem porządku. Okazuje się, że nauka to nie jest alternatywa dla wiary, tylko nauka wprost wynika z odkrywania tego, co Bóg ustanowił i co zatwierdził swoim słowem. Jestem gotowy do służby. Taki temat jakiś czas temu został ogłoszony. Dzisiaj w mojej osobie spróbuję to ten temat rozwinąć. Jestem gotowy do służby. To jest takie oznajmienie, to jest tryb oznajmujący. Jestem gotowy do służby. I
zastanowiłem się nad sensem i konsekwencjami takiego stwierdzenia. W tym świecie, jeżeli ktoś wypowiada takie zdanie, to od razu kieruje nasze myśli na to, że ten człowiek w jakiejś służbie, czy do jakiejś służby jest przeznaczony, czyli gdzieś znajduje się w jakiejś organizacji, w jakimś systemie, w którym oczekuje się, że będzie służył. I to nie jest tak, że on sobie tam po prostu nagle urwał się z choinki i tam jest, tylko że to oznajmienie jest jakby wynikiem tego, że zostało potwierdzone, że ten człowiek ma odpowiednie kwalifikacje, że są osoby, które potwierdzają te kwalifikacje, że zdobył te wszystkie wymagane warunki, osiągnął te warunki, aby na końcu powiedzieć: jestem gotowy do służby. Tu możemy, nie wiem, myśleć o wojskowych, o policjantach, o wszelkiej służbie, gdzie jakby cel zarobkowy jest poboczny. To, nad czym ludzie, gdzie, o co zabiegają, ta materialna sfera, to jest rzecz jakby poboczna, natomiast służba to jest główny korzeń, główny nurt tego, czym ten człowiek jest zainteresowany. No, u nas to słowo tak nie do końca funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Mówi się o tych służbach jakiś tam, ale generalnie w związku z tym, że kiedyś te służby bezpieczeństwa tak zasłonęły w naszym kraju, nie jest to dobrze kojarzone. W Niemczech na przykład, w niemieckim Dienst, to jest służba i tam mnóstwo tych obszarów życia publicznego opatrzone jest tym słowem Dienst, czyli służba. Służba taka, siaka, owaka. I oni to jakby bez jakiejś naleciałości traktują naturalnie. Ten stan gotowości pozwala przyjmować zadania. Zadania i tak się też ma służba duchowa w Kościele. Będziemy czytać z wielu fragmentów, ja sobie to tak szybko przygotowałem, które trochę nas jakby w odpowiedniej pozycji ustawią do zrozumienia tych rzeczy. Mamy list do Rzymian 12:5. Rzymian 12:5. Mi to będzie sprawniej wychodziło, bo ja sobie to sprytnie zaznaczyłem wcześniej. Ale 12:5, list do Rzymian. Okej, dobrze, cenna uwaga. Bardzo się cieszę, że ktoś mnie słucha, także. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jeszcze dwa fragmenty. Z listu do Rzymian 6:11. Mamy to, tak? Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I z listu 1 Jana 4:15. Pierwszy list Jana 4:15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Te fragmenty mówią o tym, o czym wcześniej wspomniałem. Jestem gotowy do służby w świecie, mówi o pewnej przynależności. Jeżeli chcemy zacząć mówić o służbie duchowej w Kościele, też musimy umieścić tą służbę w jakiejś przynależności. I te wersety
bardzo ładnie pokazują, szczególnie ten werset z listu Jana, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Mamy taką jedność. Trudno to nawet wyobrazić sobie. Ten mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Jedno w drugim przenika się. Nie ma tutaj mowy o tym, że jest coś poza tym. Wspomniane wersety i mówią o przynależności, i mówią też o pewnych kwalifikacjach. Tutaj wspomniane jest, że uważajcie się za umarłych dla grzechu. To jest taka kwalifikacja ważna w tym naszym rozważaniu o tej gotowości do służby. To warto, żebyśmy te rzeczy zapamiętywali, czyli umarli dla grzechu. Jest to stwierdzenie czegoś dokonanego, czyli to nie jest coś, że umrzecie dla grzechu, że umieracie dla grzechu. Umarliście dla grzechu. Musimy tutaj operować dokonanymi pewnymi sprawami. Umarliśmy dla grzechu i dokonało się. Jestem gotowy do służby, dokonało się. Podążając za tym zdaniem, jestem gotowy do służby, odkrywamy po kolei te elementy, które za tym się kryją. To już osiągnęliśmy. Zanim to jednak nastąpi, trzeba też powiedzieć o pewnych sytuacjach, kiedy są inne niż to dokonało się, umarliście dla grzechu i tak dalej. I w pierwszym liście Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian mamy w rozdziale trzecim pierwszy werset. O, jest ciekawy werset. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. I tutaj taka uwaga, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że niemowlę nie nadaje się do służby. Ono nie jest w stanie służyć. Tylko tutaj też jest pułapka taka, bo jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i jest niemowlęciem w wierze, to nie znaczy, że nie może usłużyć komuś. To jest wskazane, bo to też jest świadectwo wiary tego człowieka, który się nawrócił, ale nie jest w stanie przejąć obciążenia i odpowiedzialności związanego ze służbą, bo jest niemowlęciem, bo jest jeszcze człowiekiem cielesnym. Jeszcze umarliście dla grzechu. Jeszcze to nie jest dokonane być może. A jeżeli nawet jest dokonane, to my o tym nie wiemy. Ten człowiek dopiero musi z tego okresu niemowlęctwa dorosnąć, żeby można było to jarzmo służby położyć na jego barkach. Wyobraźmy sobie niemowlę z takim jarzmem drewnianym, gdzie wołu się zapina. To jest dla tego niemowlęcia to jest katastrofa, to jest śmierć. A jednocześnie ten człowiek może usłużyć bratu, siostrze, a będzie to świadectwo jego wiary. Także trzeba rozróżnić pewne rzeczy, bo nie wszystko, co blisko znaczne słowami, jest też blisko znaczne w tym naszym rozumowaniu. Trzeba pewne rzeczy umieć sobie poukładać, bo jeżeli sobie tych rzeczy nie układamy, to zaczynamy gdzieś tam mieć bałagan w myśleniu, bałagan w rozumieniu pewnych rzeczy i w pewnym momencie gubimy się, bo gdzieś po drodze skręciliśmy i poszliśmy nie za tą myślą, nie za tym słowem, które powinniśmy tak, a nie inaczej rozumieć. Słowo intrygujące w tym naszym rozważaniu to jest początek, to jest ja jestem. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Od razu bardzo paralelne czy podobne przypomina się z Bożego Słowa, kiedy Bóg mówi jestem, który jestem. I to nie jest, myślę, przypadek. Bóg
można pewnie wiele, wiele czasu rozważać, w ilu płaszczyznach to zdanie, które Bóg o sobie wypowiada, można rozumieć. Ale jedno jest ciekawe. Jeżeli ja mówię, ja jestem, potwierdzam moją samoświadomość, że wiem, że jestem. Nie jestem jakąś bezładną energią, zupą kosmiczną. Ja jestem. To ten mój człowiek wewnętrzny, z którego istnienia czasami może nie zdajemy sobie sprawy, potwierdza to, że zdaję sobie sprawę, że jestem. To jest bardzo ważna rzecz, bez której niemożliwe jest poszukiwanie tak naprawdę czegokolwiek w duchowym życiu. Jeżeli nie wiem, że jestem, no to nie wiem nic, co by było mi potrzebne do tego jestestwa, bo nie wiem, że jestem. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy świadomość tej rzeczywistości, która dotyczy nas i która dotyczy też tego świata duchowego, to jest podstawa do zrozumienia bardzo wielu rzeczy, które Boże Słowo pokazuje. Jestem, który jestem. I tutaj jest ciekawa rzecz. Tutaj posłużę się moimi pomocami. Obrazki troszeczkę przybliżą nam tą myśl. Bóg, który mówi, jestem, który jestem, jest pewną... On jest nieskończony, ale w naszych tutaj warunkach na ziemi, gdzie rozgróżniamy to, co jest w Bogu, a to, co nie jest w Bogu, obrazowo możemy to narysować w sposób takiego... pewien zbiór. I teraz, jeżeli człowiek wierzący jest człowiekiem duchowym, a wiemy, że Bóg jest, można pisze tak. To jest zbiór jestem, który jestem. I teraz ja, jeżeli jestem człowiekiem duchowym, to znajduje się gdzie? To są właśnie te punkty, które znajdują się wewnątrz tego zbioru. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli tego nie rozumiemy, to całe dalsze rozumowanie o służbie nie zadziała. Nie zadziała. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który jest w Bogu, który jest istotą duchową, jest człowiekiem nowonarodzonym. I to jest kolejny element, który jest ważny w tym rozumieniu jestem gotowy do służby. Działa to w ten sposób, że w matematyce mamy pewien zbiór. W tym zbiorze zawierają się społeczności, zawierają się w społecznościach pojedynczy bracia i siostry, czyli my. I jeżeli chcemy wykonać jakąś służbę, czyli tutaj możemy powiedzieć, że chcemy jakąś funkcję wykonać, to ja to teraz napiszę. Mamy funkcję, czyli mamy służbę jakąś. I w tej funkcji mamy argument, czyli bierzemy coś, co w tej funkcji zadziała. Czyli człowieka duchowego. I żeby to przyniosło owoce, żeby to miało wartość, owoc to jest coś, co dodanego. Owoc rośnie i mamy coś dodanego. Tego nie było, jest owoc tej funkcji. I to wtedy działa. Ale jeżeli osoba jest nieduchowa i mamy tutaj gdzieś na zewnątrz tego zbioru taką osobę, to co się stanie w takiej funkcji, kiedy ktoś będzie chciał powiedzieć, jestem gotowy do służby. Można powiedzieć, że ujemne owoce to jest coś, co będzie niszczyło
te owoce. Będzie antyowocem. I teraz mamy odpowiedź na to pytanie, dlaczego Kościół jest w takiej sytuacji, a nie innej w naszym kraju. Dlatego, że stwierdzenie jestem gotowy do służby, argument do tej służby nie jest z tego zbioru, tylko z zewnątrz. I jakie są owoce? No takie właśnie, ujemne. To prosto pokazuje ten mechanizm. Tu nie jest nic skomplikowane, ale widać wyraźnie, że ma ogromne znaczenie, czy jesteśmy w tym zbiorze, jestem, który jestem, czy jesteśmy zawarci w nim, tak jak czytaliśmy tutaj. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w nim. I tu mamy dokładnie tę sytuację. Tak to jest. Jeżeli korzystamy z duchowych argumentów, to owoc jest duchowy. Jeżeli nie korzystamy z duchowych argumentów, to owoc nie jest duchowy i dla Kościoła przynosi ujmę. Niszczy go. Owoc, można powiedzieć abstrakcyjnie, ujemny. I mamy tutaj też i potwierdzenie, i taką podsumowanie takiej sytuacji. W liście do Efezjan, 5 rozdział, 9 werset. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. To są te owoce. Owoce wynikające, wychodzące ze światłości właśnie w tej funkcji. Tak to działa i ten mechanizm tu widać. I jeszcze mamy tutaj Rzymian 7,4, list do Rzymian 7,4. To wszystko w Biblii jest napisane. Jest rozpostarte na tych wersetach 7,4. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego. Tutaj. Do innego mamy należeć. Do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. O tym mówiłem tutaj. Przynależność do Boga powoduje, że nasza służba przynosi owoc. I tak to ma działać. I tak to działa. Dobrze. Idźmy dalej. Już tam troszeczkę wcześniej nadmieniałem a propos słowa gotowy. Gotowy, czyli zdatny do użycia. Inaczej spełniający pewne kryteria wymagane dla danego przedsięwzięcia, funkcji. Ale tu jest taka niebezpieczeństwo tak zwanego sportu sędziowanego. Czyli jak sędziowie sędziują, taki jest wynik. I bez użycia twardych kryteriów, bez jakiegoś wzorca, to wynik tej oceny gotowy będzie zależał od jakiegoś stanu emocjonalnego czy jakiegoś tam chwilowego natchnienia jakiejś grupy ludzi, którzy mówią, no jesteś gotowy do służby. I tak to się dzieje w wielu społecznościach, ale tak się ma nie dziać. Dlatego, że zawsze jest konieczny wzorzec, który bezwzględnie nam określa, że to jest właśnie to. Porównujemy, tak, to jest to. To jest to. Błędem jest brak odnoszenia do wzorca. I mamy w liście do Rzymian w 15 rozdziale, 5 werset. Dobrze to powiedziałem. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. I tutaj tym kluczem do tej zagadki jest wzór Jezusa Chrystusa. I od tego zawsze powinniśmy zaczynać. Ale tu jest taka pułapka, można powiedzieć. I w tą pułapkę wiele denominacji wpadło. Zaraz pokażę, na czym polega ta pułapka.
Jedne denominacje z Pana Jezusa uczynili nieporadne niemowlę w żłóbku. Drugie denominacje uczyniły z Pana Jezusa zakochanego na zabój w człowieku Pana Boga. A dlaczego tak się stało? Dlaczego taki błąd powstał? Gdzie nastąpiło przekłamanie? I właśnie to jest problem związany na wzór Jezusa Chrystusa. I jeżeli zaraz to pokażę, jak wygląda ten mechanizm. W tym piątym wersecie mówili tutaj Boże Słowo, abyśmy byli jednomyślni między sobą. Jednomyślni, czyli istniejący na jednej płaszczyźnie. Zgodzimy się, że to jedna płaszczyzna jest. Jeżeli ktoś funkcjonuje na innej płaszczyźnie, to nie jesteśmy jednomyślni, nie mamy tego wspólnej płaszczyzny porozumienia. Boże Słowo mówi, żebyśmy byli na jednej płaszczyźnie. I co się dzieje, albo jaki mechanizm zadziałał, że to słowo na wzór Jezusa Chrystusa nie zadziałało do końca i pozwoliło na takie zafałszowanie obrazu. Wyobraźmy sobie, że Jezus Chrystus jest elementem, który jest, powiedzmy, jakąś tam prostą, czy jakimś tam odcinkiem. I mamy tą płaszczyznę tutaj, na której są ludzie, powiedzmy, którzy chcą uważać się za ludzi postrzeganych jako wierzący, ludzi gdzieś tam skorporalizowanych w denominacjach. I teraz tak. I oni mówią, że oni znają Jezusa. Tylko jaka jest sytuacja? Jeżeli oddalimy o pewien odcinek od tej płaszczyzny się od Jezusa, nie jesteśmy na tej płaszczyźnie, ale oszustwo polega na tym, że jeżeli pada światło, to widzimy cień na tej płaszczyźnie Jezusa. I to wystarcza, żeby legitymować się, że jesteśmy wierzący, że my to wiemy, jak to należy rozumieć Boże Słowo, jak należy żyć i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy tylko cień. Możemy się podeprzeć wersetem na wzór Jezusa, ale tylko cień. Na tej płaszczyźnie, na której my chcemy funkcjonować, Jego tam nie ma, jest tam tylko cień Jego. I na tym polega problem dzisiejszych denominacji, że zadowoliły się cieniem, bo jest on wygodny. Wiecie, wystarczy skierować światło z innej strony i mamy go w innym miejscu, i w innym kształcie, i w innym rozmiarze. No bardzo wygodne. Dopasujemy ten cień Chrystusa do wszystkiego, co nam jest potrzebne. Osiągniemy każdy zamierzony efekt. A po stronie ludzie stwierdzą, no faktycznie tutaj znają Jezusa, wiedzą, powołują się na Niego. Żeby być na jednej płaszczyźnie, żeby określić jedną płaszczyznę w matematyce, jest jedna z metod taka, że trzeba trzy punkty połączyć ze sobą. I te punkty wyznaczają płaszczyznę. I ta płaszczyzna rozciąga się wszędzie później. Trzy punkty. Jest tylko jedna płaszczyzna przez te trzy punkty przechodząca. Tak jest z matematyki. Zaraz to... Zaraz to narysujemy. Mamy jeden punkt. Mamy Chrystusa na tej płaszczyźnie, na której chcemy z Nim być. I co czytamy? Bo Boże Słowo, co ciekawe, mówi na ten temat tych połączeń. W liście do Tytusa, gdzie ja tutaj mam, jest list do Tytusa, drugi rozdział, siódmy werset. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niezafałszowane nauczanie i prawość. Czytaliśmy w Rzymianach 15:5 na wzór Jezusa, a tutaj mamy drugi wzór. Czyli Paweł mówi,
akurat do Tytusa stawia siebie za wzór. Ale do Tymoteusza mówi też Paweł tutaj w liście. List do Tymoteusza to jest 1:4:11. 4:11. O, 4:12. Momencik. 4:11, tak. Momencik. Dobrze. 4:12, przepraszam. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. I mamy tutaj Tytusa. Na tej samej płaszczyźnie Bożego Słowa pojawia się Tytus. List do Filemona, 3:17. Do Filipian, 3:17. Filipian 3:17. Słuchajcie. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I mamy tutaj trzeci punkt. I mamy tutaj Pawła. Czy Paweł i Chrystus byli oddzieleni od siebie? No nie. Łączyło ich, mieli bezpośrednie połączenie, tak moglibyśmy powiedzieć. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. No, trudno inaczej, lepiej wyrazić to, że mamy z nim połączenie. Nie? Czyli mamy prostą. Czy Paweł i Tymoteusz mieli z sobą jedność, mieli z sobą społeczność? No tak. Paweł wielokrotnie powołuje się na Tymoteusza, wspomina o nim, pokazuje tą relację. I mówi Boże Słowo także o tym, że Tymoteusz jest żołnierzem Chrystusa. Czyli Tymoteusz, jeżeli jest żołnierzem Chrystusa, to nie zna Chrystusa? No nie, ma z nim połączenie. I słuchajcie, to jest płaszczyzna, na której powinni spotykać się wierzący. Boże Słowo mówi o tym, że wierzący, starsi w wierze mają być też wzorem. To nie są samotne planety, samotne jakieś komety, tylko to są ludzie, którzy mają dać swoim życiem świadectwo i być wzorem. Czytaliśmy tutaj. Ja wiem, że to tak troszeczkę nieskromnie brzmi, ale Paweł pisze i pisze o Tymoteuszu, pisze o sobie, pisze o innych wierzących, że macie być wzorem, mam być wzorem, wzorujcie się na mnie. I tu wtedy, jeżeli ze sobą wszyscy mają społeczność, jeżeli z Chrystusem mają społeczność i każdy z nich z Chrystusem ma społeczność, nie ma możliwości, żebyśmy mieli cień Chrystusa. My mamy go na linii prostej, na bezpośrednim połączeniu. I to jest ta różnica w podejściu. Kiedy nie ma takich ludzi w Kościele, kiedy nie ma ludzi, którzy są wzorem, zostaje tylko, wiecie, cień Chrystusa. Inaczej nie da się tego obronić. Nie da się obronić tego status quo tych organizacji, denominacji. W drugim liście do Tymoteusza 2:3, to jeszcze na potwierdzenie tego, skoro już ten werset znalazłem, a to przeczytam go. Drugi list 2:3, tak. Dobrze to powiem. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Ten werset potwierdza to, że jeżeli jesteś żołnierzem Jezusa Chrystusa, masz z Nim społeczność, masz z Nim linię prostą. Nic nie oddziela cię od Niego. Nie ma żadnych przeszkód. Idźmy dalej. Ta sytuacja z płaszczyzną opartą na trzech punktach ma też parę takich implikacji. Jeżeli identyfikujemy się z taką płaszczyzną, to na pewno jesteśmy gotowi. Tymoteusz był gotowy, dawał świadectwo, był wzorem. Paweł był gotowy, dawał świadectwo, był wzorem. Jezus też był gotowy, umarł za nas.
To jest świadectwo, że jesteśmy gotowi. To pytanie, czy jestem gotowy, znajduje się na tej płaszczyźnie. Jeżeli popatrzymy szerzej na ten trójkąt i będziemy go tak coraz bardziej obrysowywać, tą płaszczyznę, to w końcu zmieścimy tam cały Kościół, bo tak właśnie to wygląda. Ta płaszczyzna wyznaczona wprawdzie przez trzy punkty, ale tych punktów na tej płaszczyźnie jest nieskończenie wiele. I to jest Kościół właśnie. Tak się rozbudowuje Kościół. Jeżeli jesteś gotowy, odwracając to rozumowanie, to na pewno jesteś w Kościele. Nie można być gotowym do służby poza Kościołem, poza tą płaszczyzną. Nie ma czegoś takiego jak jednoosobowa armia zbawiająca ludzi poza Kościołem. To nie działa. To nie działa. Tak próbują robić denominacje, kiedy są poza Chrystusem, tylko korzystają z tego cienia, który sobie ustawiają w zależności od potrzeb. I mamy na końcu do służby w rozumieniu duchowej służby. W służbie mamy dwie strony. Mamy tą stronę usługującą i ta, która jest obsługiwana, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy to ładnie, nieładnie, ale gdzieś historycznie i genetycznie mamy skojarzenie, że służba, czyli to się wiąże, że był sługa i pan. No, w Kościele nie ma panów oprócz Pana Jezusa. Także to myślenie nie przystaje do Kościoła. To myślenie, owszem, jest pochodną podejścia takiego, czyli wychodzimy z założenia, że jesteśmy do służby przeznaczeni i pochodną tego jest, że uznajemy w Chrystusie Pana swojego. To wygląda tak, że funkcja służby, załóżmy od tego człowieka wierzącego, pochodna tej funkcji to jest służba dla Pana Jezusa. Czyli to jest służba dla Pana. I to zawsze tak jest. Nie służymy dla idei X. Służba zawsze jest skierowana na naszego jednego Pana. Nie można służyć i nie wiedzieć, dla kogo służymy. Bo błądzimy po omacku. Bo nie rozumiemy, co robimy tak naprawdę. I żeby zrozumieć naszą służbę, czy jesteśmy do służby, musimy wiedzieć, że służymy Panu. W całość, jeżeli zbierzemy to, to mamy obraz tego, jak wygląda konstrukcja tego zdania, przekładając na życie, na rzeczywistość. Ja jestem gotowy do służby. Tyle rzeczy musi się wydarzyć, zadziać, żeby to zdanie było prawdziwe. Żeby to zdanie było powiedziane w mocy. Tak jak Chrystus był zadziwieniem dla Żydów, bo mówił nie jak uczeni w piśmie, ale jak moc mający. Czyli jak ten, który jest wykonawcą tego słowa, który wie, co mówi. Jeżeli mówisz, że jestem gotowy do służby, musisz wiedzieć, co mówisz. Jest w liście, w Ewangelii Jana 5:15. Przeczytamy taki werset. 15:15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. I tu jest też
ważna informacja. Jeżeli jestem gotowy do służby, to wiem, co czyni i co chce mój Pan. Bo jeżeli nie wiem, co czyni mój Pan, to nie jestem Jego przyjacielem. To nie mogę powiedzieć, że jestem gotowy do służby, bo nie wiem, czego Pan ode mnie oczekuje. Ale czy to jest jakiś kłopot? Nie. To nie jest kłopot pod warunkiem, że pytamy się naszego Pana, jaka jest Jego wola. I tu uwaga, nie jest możliwe, żeby korzystać z takiej wymówki, że ja nie wiem, co Pan Bóg ma, to ja po prostu nie służę. Nie, nie pytasz. To nie jest tak, że Pan Bóg dla ciebie nic nie ma, ale jeżeli chcesz być tym przyjacielem, nie wiem, na co czekać. Jeżeli chcesz być Jego przyjacielem, to pytaj się, jaka jest Jego wola, żeby ten werset dotyczył ciebie. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Niechaj Bóg nam oznajmia to. I wtedy będziemy Jego przyjaciółmi. To, że nasze życie jako wierzących takie nie do końca jest może określone, wynika właśnie z tego. Nie pytasz Boga o to, czego chce od ciebie i tym samym nie chcesz podejść pod ten paragraf, być przyjacielem Boga, Pana Jezusa. Wiem, że człowiek jest taką istotą, która robi tylko tyle, ile musi. Ale w Królestwie Bożym tak się nie da. Można unikać tej odpowiedzialności w służbie, ale wyłączamy błogosławieństwo bycia przyjacielem. To nie dostaje się, tego nie dostaje się z automatu. Jezus mówi, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co Pan czyni. Jak nie wiesz, co Pan czyni, no to zostajesz na tym etapie sługa. Ty nie jesteś na tym etapie, kiedy jesteś przyjacielem. A masz iść dalej. A masz być przyjacielem przecież. I tutaj takim podsumowaniem tego w Ewangelii Łukasza 10:2 jest taka smutna konstatacja. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. I to się łączy właśnie z tym byciem przyjacielem. Jeżeli nie stajemy przed Bogiem i nie dopominamy się, żeby Bóg dał nam objawienie swojej woli, nie dopominamy się, aby być Jego przyjacielem, to niestety żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Bo wszyscy siedzą i czekają nie wiadomo na co. No nic się nie zadzieje. Nic się nie zadzieje, będziemy dalej na siebie patrzeć. Będzie nam mniej lub bardziej sympatycznie, ale nic z tego nie będzie wynikać na dłuższą metę. Bo to, że część będzie rozumiała to, część nie, to i tak robotników będzie za mało. I nie mam tu nic więcej, co mógłbym do tego dodać. Myślę, że jak rozbierzemy takie zdanie, ja jestem gotowy na służbę właśnie w ten sposób, to pozwala nam rzetelnie przyjrzeć się też naszemu życiu, naszemu postrzeganiu, rozumieniu, zrobić taki remament, podsumować, ile mamy manka, ile mamy jakichś nadstanów, zrobić taki solidny rachunek i określić, w którym też miejscu jesteśmy. Ja Bogu dziękuję, chociaż trochę się bałem tego, bo wiecie, zdaję sobie sprawę, że matematyka, zbiory, liczby, funkcje to nie są zbyt popularne rzeczy. Ale wierzę, że to słowo to nie jest słowo
wywodzące się z rozumu człowieka, ale Bóg pewne rzeczy chciał nam powiedzieć. I z tym nas zostawiam. Amen. Ja postaram się szybko przeczytać ogłoszenia. Dobrze, będę mówił powoli i głośno. Więc tak, przypominam, że z przodu jest koszyk. Jeśli mamy ochocze serca, to zapraszam. Mamy informację tak. Założyliśmy konto na TikToku. I osoby, które mają konto, zapraszamy do zapoznania się z kontem Droga Uczniostwa. Także i tam również będzie głoszona prawda i Słowo Boże. Taka informacja ogólna, że mamy zablokowane konto na YouTubie na około na tydzień czasu. Także wszystkie informacje, które będą tutaj od nas, będą przekazywane przez Facebooka. Jutro jest czwartek. W czwartek mamy kilka wydarzeń. O 18:00 tutaj w zborze mamy modlitwę, którą poprowadzi pastor Robert Grzegorzewski ze swoją żoną Basią. O 18:00 spotyka się HWE Wadowice i HWE o 18:00 również spotyka się HWE Jastrzębie Zdrój i Żory w Żorach. W piątek o godzinie 19:00 jest nasza grupa tutaj w pomieszczeniu obok i o 20:00 jest modlitwa mężczyzn, na którą zapraszam. Sprzątanie zboru ma Daniel i Małgosia Procner. W sobotę, kochani, w sobotę o godzinie 10:00 w Lubiechowej koło Jeleniej Góry rozpoczyna się konferencja życia i adres to jest ulica Wczasowa. Lubiechowa koło Jeleniej Góry, ulica Wczasowa 5. O godzinie 16:00 spotyka się HWE Wilkowice, o godzinie 17:00 spotyka się HWE Ruda Śląska. I o 20:00 tutaj mamy spotkanie, mamy nabożeństwo, którym gdzie kazaniem podzieli się Konrad Łuszczek. W niedzielę mamy jak zwykle o 10:00 tutaj nabożeństwo i w niedzielę kazaniem podzieli się nasz pastor Robert Grzegorzewski. I po nabożeństwie zapraszamy na kawę i herbatę. I to nasza grupa, moja grupa jest odpowiedzialna za przygotowanie tego. W poniedziałek o godzinie 17:00 spotyka się grupa Ali Szymlak i o 18:30 spotyka się HWE Ustroń na ulicy Różanej 4. We wtorek o godzinie 18:00 mamy wykład doktrynalny i prowadzenie ma nasz pastor Andrzej Cerikas, a o 18:00 godzinie we wtorek spotyka się młodzieżówka starsza. W środę o 18:00 mamy nabożeństwo i tutaj kazaniem podzieli się nasz brat starszy zboru Jurek Klimczok. 11 listopada, to jest piątek, o godzinie 17:00 tutaj w zborze mamy spotkanie mężczyzn. W niedzielę, czyli to jest 13 listopada, o godzinie 18:00 jest wieczór uwielbienia. On jest nietransmitowany, więc będzie bez kamer. Dodatkowe informacje, oczywiście przypominam, że są do nabycia książki Pastora i płyty Rafała. Jeśli komuś kładzie Pan na sercu służbę, to poszukujemy osób do wyświetlenia pieśni i oczywiście do innych służb też, jeśli takie macie pragnienie w sercu. W dalszej części poszukiwana jest opiekunka dla dwóch słodziaków, chłopaków 4 i 6 lat w Jaworzu na około 3 dni w tygodniu i o informacje proszę się tam pytać lub zgłaszać do edytki naszej. W dalszym ciągu młodzi Państwo Losa szukają domku dla swojego kota i szukamy ludzi wierzących z następujących miejsc. Południe Węgier, rejon Pec. Osoby zainteresowane proszone są w kontakt z naszym Maćkiem Wstępniem. To wszystko. Ja mam tylko ogłoszenie jedno, jeżeli ktoś wie o pracy dla kobiety lub dla mężczyzny, no to proszę mi dać znać.
Nie wiem, czy mamy świadomość, mówię do tych, którzy modlili się o dzisiejsze nabożeństwo, że również staliście przez to w służbie. I to nie modli się ten, kto nie kocha Jezusa, bo tym ludziom nie zależy na tym, żeby dać coś Kościołowi, uwielbić tym Boga. Zakończę ostatnimi dwoma wersetami psalmu 37. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań. Pan ich wspomoże i będzie ich ratunkiem. Uratuje przed bezbożnymi i wybawi od nich, ponieważ w nim szukali schronienia. Zakończę modlitwą, kochani. Kto czuje się na siłach, niech powstanie. Komu jest ciężko, nie musi wstawać. Kochany Panie Jezu, dziękuję Ci za te wspaniałości, które Ty nam tu przygotowałeś. Za każdego brata, każdą siostrę, których użyłeś dzisiaj w służbie tutaj, w tym kościele. Dziękuję Ci za każde chętne serce, które Twój Duch tu przyprowadził, za tych, którzy byli z nami tam przez internet. I tak prosimy, abyś Ty strzegł naszych myśli, prowadził nas w poznaniu Twojego Słowa każdego dnia na nowo. Daj nam też zdolność odnalezienia Twojej woli w każdej służbie, jaką nam przygotowałeś, do której powołujesz, a z czego być może czasem nie zdajemy sobie sprawy. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy, podobnie jak Mojżesz, nie nadawali się do służby we własnym mniemaniu, a jednak Ty uzdalniasz, Ty poprzez Twojego Ducha dajesz mądrość, dajesz zdolność nawigacji na tym świecie według mapy, którą jest Twoje Słowo, aby odnaleźć drogę, którą Ty jesteś, Jezu, kroczyć w prawdzie, którą Ty jesteś i żyć na chwałę Bożą życiem, którym Ty jesteś. Dzięki Ci. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani. Pan, więc usta nasze Jego czczą. Święty, 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 święty jest zastępów Pan i aniołowie wielbią Go. Wielki, wielki jest wszechmocny Pan, więc usta nasze Jego czczą. Niechaj ziemia słyszy dziś, całe niebo słyszy to, że śpiewamy Panu pieśń. Zwycięstwa pieśń. Święty, święty jest zastępów Pan i aniołowie wielbią Go. Wielki, wielki jest wszechmocny Pan, więc usta nasze Jego czczą. Święty, święty jest zastępów Pan i aniołowie wielbią Go. Wielki, wielki jest wszechmocny Pan, więc usta nasze Jego czczą. To, że śpiewamy Panu pieśń.